Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Krajowa Rada Sądownictwa kontynuuje posiedzenie. Dziś i jutro zajmie się obsadą wakatów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej oraz Izbie Cywilnej. Już teraz rekomendacje Krajowej Rady Sądownictwa uzyskało 13 kandydatów, 1 do Izby Karnej i 12 do Izby Dyscyplinarnej. Postępowania dyscyplinarne nie funkcjonowały należycie i ta wiedza w środowisku sędziowskim była powszechna. KRS kontynuuje posiedzenie. Do obsadzenia pozostaje 7 wakatów w Izbie Cywilnej i 20 w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. Polskie przysłowie mówi, że do sądów się nie szło po sprawiedliwość, tylko po wyrok. I właśnie po to powstała ta Izba Skargi Nadzwyczajnej. Sam konkurs na sędziów Sądu Najwyższego nie uciekł od dyskusji o przestrzeganiu konstytucji. Padają nieprawdziwe zarzuty, nawet podczas konkursu na stanowisko w Sądzie Najwyższym. I to z ust samych kandydatów, ale to nie kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego mają prawo orzekać, co jest, a co nie jest zgodne z konstytucją. To już zadanie dla Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał w końcu zabierze głos na wniosek prokuratora generalnego. Nie dziwi mnie wniosek pana ministra Ziobry. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny powinien się tym zająć jak najszybciej, ponieważ być może doszło do naprawdę rażącego złamania prawa. Tyle, że zarzuty o złamanie prawa tym razem koncentrują się na samym Sądzie Najwyższym. Sędziowie podjęli próbę zawieszenia 3 artykułów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Chcą, by sprawę zbadał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy może zadać pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest również naszym trybunałem, naszym sądem, którego wyrokom powinniśmy się podporządkować. Co innego twierdzi minister Zbigniew Ziobro. W tej sprawie nikt nie może nam narzucić interpretacji konstytucji, bo jedynie państwo krajowe w zakresie ustroju sądów jest władne podejmować decyzje. Tym bardziej, że wątpliwości budzi już sama argumentacja Sądu Najwyższego, bo choć to argumentacja oparta o kodeks postępowania cywilnego, to sam kodeks nie daje Sądowi Najwyższemu prawa do zawieszenia przepisów ustawy, mówi Jan Kantak, rzecznik ministra sprawiedliwości. Kodeks postępowania cywilnego mówi, że jeśli jest sprawa przed Sądem Najwyższym, to zabezpieczenia powinien dokonywać sąd pierwszej instancji. Ten przepis został pominięty przez Sąd Najwyższy. Podstaw do zawieszenia przepisów ustawy poseł Paweł Grabowski nie znajduje też w unijnych traktatach. Nie ma tam słowa o tym, że można zawieszać przepisy prawa obowiązujące w danym państwie członkowskim. W jednej sprawie nic się nie zmieni. Nie ucichną głosy przeciwników reformy proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Decyzję unijnego sądu poznamy jeszcze we wrześniu. Rząd oczekuje odmowy wszczęcia postępowania, tym bardziej, że na placu gry pojawił się inny Trybunał Konstytucyjny, którego rolą jest właśnie rozstrzyganie sporów kompetencyjnych. Główny zarzut, jaki pada pod adresem Sądu Najwyższego, to przekroczenie uprawnień. W Szczecinie dla rodziny Radia Maryja wystąpił reprezentacyjny zespół artystycznego Wojska Polskiego. Koncert wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Reprezentacyjny zespół artystycznego Wojska Polskiego przygotował dla widzów w Szczecinie widowisko poetycko-muzyczne zatytułowane Trąbo nasza wrogom grzmi. To opowieść o naszej historii, o losach narodu polskiego i jego oręża. Opera na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wypełniła się po brzegi słuchaczami Radia Maryja. Strzelcy was nad wami orzemiamy, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Kolejny już koncert jest wyrazem wdzięczności za modlitewny wkład oraz bezinteresowną posługę w biurach i kołach Radia Maryja. Spotkania mają szczególny charakter w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomniał ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor rozgłośni. Trzeba trzymać w życiu z Panem Bogiem i z ludźmi. I razem możemy uczynić wiele. Dziękujemy za organizowanie tych koncertów, za rozpalanie miłości do Pana Boga i do Ojczyzny. To, że rodzinie Radia Maryja zależy na dobru Polski w Szczecinie widać bardzo dobrze. Ta wyjątkowa wspólnota obroniła Stocznię Szczecińską przed całkowitym upadkiem, przypomniał dziś jej prezes Andrzej Strzeboński. Rodzinie Radia Maryja dziękuję po stokroć w imieniu własnym i stoczniowców. W imieniu ludzi, którzy pracując chcą mieć swój własny chleb tu w Szczecinie. Nie
na emigracji, nie w poszukiwaniu po świecie. Podobnie było w sytuacji polskiej żeglugi morskiej, którą m.in. dzięki zaangażowaniu rodziny Radia Maryja udało się uchronić przed prywatyzacją, przypomina Bogusław Marciniak z polskiej żeglugi morskiej. Dzięki telewizji Trwam i Radiu Maryja jesteśmy firmą państwową przez duże P. Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska. Mamy 58 statków, 8 promów, zatrudniamy ponad prawie 3000 załogę i mamy się dobrze. Dlatego wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski poprosił rodzinę Radia Maryja o dalsze wsparcie. Chciałbym Państwa jako wielką i wspaniałą wspólnotę rodziny Radia Maryja Telewizji Trwam, jak tutaj siedzicie, poprosić o jedno. O wasze wsparcie, o waszą modlitwę, o waszą działalność. Bez tego nie będziemy w stanie odbudowywać i zmieniać Polski. Dzisiejszy koncert był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencja 2018. Niebawem pojawią się informacje o kolejnych koncertach, m.in. w Kielcach. Z kolei 1 września w Toruniu odbędzie się tradycyjne dziękczynienie w rodzinie. Wczoraj zakończyły się wakacyjne warsztaty dla młodzieży organizowane w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przebiegały one pod hasłem Nowe Widnokręgi – Dziennikarstwo, Polityka, Kultura i Nowoczesność. Warsztaty z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Program obejmował m.in. zajęcia muzyczne, taneczne i aktorskie, a także warsztaty telewizyjne, radiowe, prasowe, informatyczno-medialne oraz sportowe. Uczestnicy warsztatów mogli również zwiedzić Radio Maryja i Telewizję Trwam. Zobaczyłam, jak to wygląda wszystko od kuchni i tego się w ogóle nie spodziewałam, że tak to wygląda. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty muzyczne, które były prowadzone przez zespół Lumen. Prowadzący byli bardzo profesjonalni i bardzo profesjonalnie było to prowadzone i było super po prostu. Warsztaty dla młodzieży zwieńczyła msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. W homilii ojciec Tadeusz Rydzyk nawiązał do dzisiejszej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Bardzo ciekawa jest jednak cała historia z Jasną Górą związana z tym obrazem, jak ona działa niesamowicie. Objawia się przez swoje działanie. Bez działania jasnogórskiej nie byłoby papieża Polaka. Uczestnicy warsztatów zgodnie mówią, że chcieliby uczestniczyć w kolejnych ich edycjach, a do udziału będą zachęcać także innych. Może kogoś zachęcę i ktoś przyjedzie, jakieś moi przyjaciele. Kolejne warsztaty w toruńskiej uczelni odbędą się podczas ferii zimowych w przyszłym roku. Dwie osoby nie żyją, a 11 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło podczas turnieju gier wideo w Jacksonville na Florydzie. Napastnik, który otworzył ogień do uczestników, popełnił samobójstwo. Do strzelaniny doszło w centrum handlowo-rozrywkowym Jacksonville Landing. To właśnie tam odbywał się turniej popularnej gry wideo Madden 19, opartej na meczach Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. W pewnym momencie jeden z uczestników otworzył ogień. Padła seria strzałów. Na turnieju zapanował chaos i panika. Usłyszeliśmy jeden strzał, potem usłyszeliśmy drugi, trzeci i czwarty strzał. Wtedy wszyscy zaczęliśmy w pośpiechu wychodzić i uciekać. Napastnik zabił dwie osoby, ranił 11. Sprawcą strzelaniny był 24-letni David Katz, mieszkaniec z Baltimore. Mężczyzna popełnił samobójstwo. Strzelanina została zarejestrowana na filmie wideo, który był nadawany na żywo z turnieju. Coś takiego może się zdarzyć wszędzie, ale nie powinno się zdarzyć. Nie powinno się to zdarzyć nigdzie. Na razie nie wiadomo, czy napastnik działał sam. Nie podano także motywów, jakimi mógłby się kierować. W tej chwili nie będę omawiał żadnych szczegółów dotyczących motywu działania sprawcy, ponieważ ta część dochodzenia wciąż trwa. Służby zaapelowały do wszystkich mieszkańców miasta o unikanie miejsca, gdzie doszło do tragedii. Na miejscu działa jednostka sił specjalnych, która przeczesuje okolice. Wydarzenia w Jacksonville to już 234. strzelanina w tym roku w Stanach Zjednoczonych.
W Hiszpanii jest już blisko 2 miliony muzułmanów. Najwięcej wyznawców islamu mieszka we wschodnich i południowych prowincjach. Niemal co drugi mieszkający w Hiszpanii muzułmanin jest obywatelem tego kraju. W Hiszpanii mieszka rekordowa w historii tego kraju liczba muzułmanów. Blisko 2 miliony wynika z danych Związku Muzułmańskich Wspólnot Hiszpanii. Od 2013 roku ich liczba zwiększyła się o około 300 tysięcy. Przeważają osoby pochodzące z Maroka bądź potomkowie marokańskich imigrantów. Populacja muzułmanów rośnie szybko w prowincjach na północy Hiszpanii, gdzie dotychczas mieszkało stosunkowo niewielu wyznawców islamu. W prowincji Gipuzkoa w kraju Basków grono wyznawców islamu powiększyło się od 2012 roku o blisko 80%. Z kolei w Lugo i Lakroni w północno-zachodniej części kraju nastąpił w tym czasie wzrost o 30%. Wraz z masowym przyznawaniem przez Madryt obywatelstwa hiszpańskiego imigrantom z krajów Afryki Północnej, głównie z Maroka, w ostatnich latach przybywa obywateli Hiszpanii będących muzułmanami. 43% muzułmanów zamieszkujących dziś ten kraj posiada już hiszpańskie obywatelstwo. W 2012 roku paszport Hiszpanii miało zaledwie 31% tamtejszych wyznawców islamu. Wspólnoty muzułmańskie zarejestrowały w Hiszpanii już 1630 różnego rodzaju organizacji. Przywódca dżihadystycznej organizacji w Afganistanie Abu Saad Erhabi zginął w nalotach, a wraz z nim 10 innych bojowników. Organizacja była jedną z najbardziej niebezpiecznych grup zbrojnych w tym kraju. Nalot przeprowadzono na kryjówki bojowników afgańskiego ISIS w prowincji Nangarhar na wschodzie kraju. Siły afgańskie i międzynarodowe zniszczyły w czasie operacji znaczącą ilość broni lekkiej i ciężkiej oraz amunicji. Gubernator Nangarharu podkreślił, że Erhabi to już czwarty przywódca ISIS zabity od końca lipca 2017 roku. W Afganistanie bojownicy ISIS obecni są od 2015 roku. Walczą zarówno przeciwko talibom, jak i siłom afgańskim i amerykańskim, a jest ich około 2000. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 10:00. Zapraszam.